Cześć kochani, zapraszam Was na odcinek o koniu Catch Me. Wiosną 2015 roku, krótko po tym jak w wałach rasy holsztyńskiej Catch Me został zakupiony przez Davida i Becky Gochmanów, zdiagnozowano u niego rzadką chorobę neurologiczną, która niemal zakończyła jego życie. Pod opieką doktora Rodneya Belgrave'a z Mid-Atlantic Equine Medical Center Snoopy, jak nazywano go w stajni, przeszedł 2-miesięczne leczenie. Na szczęście ze względu na wczesną diagnozę i leczenie, Catch Me otrzymał pozwolenie pod koniec czerwca 2015 roku. Był on w stanie kontynuować rekonwalescencję w domu, która obejmowała trening, pracę na bieżni oraz powolny i metodyczny powrót do regularnej rutyny pracy. Wciąż jednak nie było wiadomo, czy będzie w stanie odnieść sukces na ringu pokazowym. Mieliśmy szczęście, że w ogóle go odzyskaliśmy, powiedziała Becky Gochman, która dosiadała Catch Me w amatorskich wyścigach właścicieli. Ma piękny skok, pięknie się porusza i ma świetny umysł. Widzieć, jak z tego wychodzi, to coś niesamowitego. Udało mu się, kończąc rok, który rozpoczął się od jego życia w niebezpieczeństwie, z wieloma mistrzostwami i wicechempionatami na głównych zawodach halowych. W 2016 roku kontynuował swoją zwycięską drogę ze Scottem Stewartem na wkładzie w dywizji Second Year Green Working Hunter. Wygrał także USHJA World Championship Hunter Rider Peter Wetherly Palm Beach Hunter Spectacular, co było pierwszym sukcesem nie tylko dla Catch Me, ale także dla Stewarda. Sezon pokazowy Snoopy zakończył się w dominującym stylu, zdobywając tytuły czempiona na Capital Challenge Horse Show, Pennsylvania National Horse Show, Washington International Horse Show i CP National Horse Show. Powracając po chorobie do świetności, Catch Me zdobył tytuł Narodowego Konia Roku 2016 w jeździectwie amerykańskim i nadal jest nie do złapania. W lutym 2017 roku Catch Me odniósł zwycięstwo drugi rok z rzędu podczas WCHR Peter Wetherly Palm Beach Hunter Spectacular na Winter Equestrian Festival w Wellington na Florydzie, uzyskując średnią 88,6 z trzech paneli sędziowskich, podczas gdy jego wyniki na ringu mówią same za siebie. Jego stajenne imię Snoopy dobrze do niego pasuje. Ma dużą białą twarz, która jest zawsze uważna, kochająca i słodka. Jest jak słodki szczeniaczek w stajni, powiedziała Gochman z uśmiechem na twarzy. W tym momencie wszystko jest wisienką na torcie. Jesteśmy podekscytowani jego przednimi występami i nie możemy się doczekać jego przyszłych występów. Często słyszymy, że konie mają ducha mistrza. Wałach holsztyński Catch Me z pewnością pokazał światu myśliwych swój. Zakupiony przez Becky Gochman w 2015 roku. Jego występ dobiegł końca, gdy zdiagnozowano u niego zatrucie jadem kiełbasianym, często będący wyrokiem śmierci dla koni. Wiedzieć, że Snoopy odbił się od rzeczywistości, byłoby niedopowiedzeniem. Wraz ze swoim jeźdźcem Scottem Stewartem odniósł w tym roku zwycięstwa na pokazach Hampton Classic, Capital Challenge i Pennsylvania National i został uznany za Hunter Rider Hunter of the Year Mistrzostw Świata USHJA 2015. Dr Rodney Belgrave, który nadzorował powrót do zdrowia Snoopiego, wyjaśnia: jego zdolność nie tylko do pokonania zatrucie jadem kiełbasianym, ale także powrotu do rywalizacji na tym samym lub wyższym poziomie wyników sportowych i doskonałości jest naprawdę niezwykła. Snoopy został mistrzem 2016 na pokazach Capital Challenge, Pennsylvania National, Washington International i CP National. Za swoje osiągnięcia został wybrany Narodowym Koniem Roku USEF
2016. Koniem roku National Show Hunter Hall of Fame w latach 2016 i 2017 oraz został wprowadzony do galerii sław Equus Horse Stars. Snoopy zabierał także Becky jako amatorkę na wiele mistrzostw krajowych. Wciąż rywalizujący, Snoopy jest dowodem na to, że wszystko jest możliwe. Malt Cantering Warmblood został wyprodukowany w 2017 roku i został wyrzeźbiony przez Morgan Kilbourne. Na tym malcie znajdziemy takie malowania jak gniadę, skarogniadę z niewielkimi odmianami, ale też są jaśniejsze maści, jak na przykład Palomino. Maści Palomino jest między innymi Lionel z derką na zadzie. Bardzo dużo białego ma na sobie jeden z modeli stworzonych z okazji Brayerfestu. Jest on prawie w całości biały, ale ma też na sobie sporo ciemnobrązowych kropeczek. Jego malowanie wygląda naprawdę spektakularnie i gdybym miała okazję, to chciałabym go kupić. Są też inne podobne malowania z odmianami srokatymi czy właśnie Appaloosa. Z takich innych malowań najbardziej podoba mi się Lionel, choć te inne z wielkimi odmianami też mi się podobają. Jest też specjalna edycja świąteczna, która wyszła w zeszłym roku, jednak te konkretne konie mnie nie interesują. Model Catch Me został wypuszczony w 2020 roku, czyli 4 lata temu, i nadal jest produkowany, więc nie został jeszcze wycofany przez Breyera. Jest to wałach rasy holsztyńskiej, maści siwo-jabłkowitej. Jabłka są widoczne na szyi oraz troszeczkę przy przedniej nodze, na zadzie i z drugiej strony tak samo. Choć z drugiej strony ciała są też lekko widoczne jabłuszka na przedniej nodze. Jabłka są bardzo subtelnie zaznaczone jasnym odcieniem szarości. Mocniejsze szare kreski możemy zobaczyć na wyrzeźbionych mięśniach. Jest to widoczne z przodu ciała, na zadzie, na szyi. Na wszystkich czterech nogach mamy mocne szare cieniowanie. Jest ono umiejscowione w dwóch miejscach, na stawach skokowych oraz na pęcinach. I pomiędzy tymi odcieniami jest lekki gradient. I w środku tego gradientu jest umiejscowiony biały kolor, który zmienia się w szary. Na głowie mamy łysinę połączoną z kwiatkiem na czole. Odmiana dochodzi do chrap i łączy się bardzo ładnie z zaróżowieniem na chrapach, które jest w takim odcieniu brzoskwiniowym i jest na pewno bardziej naturalne niż u innych modeli. Oczy konia są czarne, ale mają namalowane lekko białka. Grzywa i ogon są w odcieniach szarości oraz koloru białego. Grzywa jest na końcówkach szara, a w większości jest po prostu biała. Ogon jest bardziej pocieniowany kolorem szarym i gdzieniegdzie właśnie przebija się kolor biały. Z drugiej strony jest troszeczkę
pokazuje ciemniejszy. Kopyta są w tych samych odcieniach, co wspomniane wcześniej ciniowanie. Mamy jeszcze dodatkowo namalowane srebrne podkowy. Na chrapach możemy zobaczyć bardzo ciemno-szare ciniowanie tuż przed zaróżowieniem i tą odmianką. I na samej odmiance i tym zaróżowieniu mamy jeszcze czarną kropkę. I gdzieniegdzie to szare ciniowanie przechodzi po prostu na to zaróżowienie i odmiankę. Grzywa jest bardzo krótka, powiewa na wietrze. Widać wysunięte kosmyki i bardzo lekko widoczne małe włoski. Ogon jest pofalowany, też powiewa na wietrze. Nie ma mocno widocznych, zaznaczonych włosków, tylko takie pasma. Na ciele widać lekko widoczne mięśnie w miejscach, gdzie koń został pociniowany. Czyli tak jak wcześniej mówiłam, w przedniej części ciała oraz na zadzie. I bardzo lekko na szyi. Na pysku też mamy widoczne mięśnie, obok chrap. Na nogach też są widoczne mięśnie. Na nogach są oczywiście zaznaczone kasztany w kolorze szarym, więc troszeczkę zdawają się z cieniami na nogach. Na kopytach mamy wyrzeźbione strzałki, jednak nie na wszystkich są one mocno widoczne. Pod spodem widać bardzo dokładnie, że jest to wałach. Tak jak wcześniej mówiłam, koń ma namalowane podkowy, ale nie mają na sobie żadnych szczegółów w postaci na przykład gwoździ. Są po prostu namalowane srebrnym kolorem. Poza tego konia, to z tego co mi się wydaje stęp. Jedna noga jest uniesiona do góry, z przodu, a reszta nóg już stoi normalnie. Może to też być początek kusu, ale słowo cantering na pewno odnosi się do jego pozy. A słowo warmblood w moldzie oznacza po prostu rasę gorąco-krwistą. Więc jak widzicie, ten konkretny koń jest po prostu rasy holsztyńskiej, która się zalicza do tego rodzaju. Model nie jest mocno pociniowany w niektórych miejscach i nie ma mocno widocznych jabłuszek, jak powinno być. Nie ma też mocno widocznych mięśni, więc wiem, że nie wszystkim może to pasować. Ale ja uważam, że ten koń jest prześliczny, ma przeuroczy pyszczek i mi taka prosta maść z takim subtelnym cieniowaniem oraz rzeźbą bardzo pasuje. Moim zdaniem jest ślicznie wykonany i też jest bardzo fotogeniczny, co później możecie zobaczyć w filmie. Idzie z nim zrobić naprawdę ładne zdjęcia w różnych sceneriach. Więc jeśli lubicie siwe konie, to bardzo Wam polecam Kaczmiego, bo jest naprawdę świetnie wykonany. Jest wykonany przede wszystkim realistycznie i nie jest przesadzony, jeśli chodzi o cieniowanie czy wyrzeźbienie. Więc jeśli nie lubicie, jak dużo się dzieje na modelu, to Kaczmi może się Wam spodobać. Pamiętajcie, że wszystkie linki do stron, gdzie możecie aktualnie kupić Kaczmiego, znajdziecie w opisie tego filmu. Napiszcie w komentarzach, jak się Wam podoba model Kaczmi i czy chcielibyście go mieć w swojej kolekcji. Jeśli odcinek się Wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić następnych odcinków z tej serii oraz innych filmów w tematyce figurek koni. Zajrzyjcie do opisu filmu, bo tam znajdziecie wszystkie źródła do zdjęć oraz do informacji, z których korzystałam w dzisiejszym filmie. Znajdziecie też tam linki do moich mediów społecznościowych, na których wrzucam różne ciekawe zdjęcia czy filmiki. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.